W stopach znajdują się tak zwane receptory wszystkich organów i systemów naszego ciała. Są one wpisane według logicznego, anatomicznego wzorca. W stopach jest ponad 7 tysięcy zakończeń nerwowych, które poprzez ośrodkowy układ nerwowy prowadzą do wszystkich narządów. Zatem zabieg refleksoterapii stymuluje właściwie całe nasze ciało, wszystkie jego układy, wszystkie narządy i poprawia ich funkcjonowanie. Metoda, którą ja pracuję, wywodzi się z RPA, od Inge Dougan z Dunki, która oprócz receptorów uwzględnia również istnienie w stopach meridianów, czyli kanałów energetycznych, przewodzących energię w naszym ciele. Opiera się na tradycyjnej chińskiej medycynie i tejże właśnie teorii meridianów. W stopach zaczyna się bądź kończy 6 najważniejszych meridianów i ich stymulacja, jak również stymulacja receptorów, poprawia właśnie nasze zdrowie, poprawia nasze funkcjonowanie naszych narządów. Refleksoterapia działa tak naprawdę na wszystkich poziomach, nie tylko na poziomie fizycznym, ale również i psychicznym, umysłowym. Jest dobra dla wszystkich. Od pierwszych dni po urodzeniu, po dni ostatnie. Każdemu daje dobro, bo poprawia funkcjonowanie. Zabieg trwa około godziny. Rozpoczyna się od wymoczenia stóp. Ja stosuję specjalne mydło mikroorganiczne, po czym pacjent układa się na łóżku i ma on trzy fazy. Zaczyna się i kończy fazą relaksacyjną, a środkowa faza to jest właśnie uciskanie punktów na stopach, uciskanie meridianów, receptorów. Chciałam podkreślić, że refleksoterapia jest terapią subtelną, delikatną, jest zabiegiem energetycznym. Nie daje żadnych niekorzystnych dla człowieka skutków ubocznych. Objawy, które się pojawią w jej w trakcie trwania terapii, to jest tak zwany detoks. Mogą przypominać objawy chorobowe, ale nimi nie są. Dobrze jest, właściwie wymagane jest, by terapia łączona była z paroma innymi rzeczami, mianowicie z odpowiednią dietą i z trybem życia. Chodzi mi głównie o aktywność fizyczną.